Witajcie kochani, dziś zapraszam Was na filmik z aktualizacją mojej pielęgnacji włosów. Zacznę od kwestii najważniejszej, czyli jaki mam typ włosów. Są to włosy bardzo długie, jak zresztą widać. Nie są proste, prostowane, są lekko falujące. Włosy grube, ciężkie, przetłuszczające się od skóry głowy. Nie mam problemów z rozdwojonymi końcówkami, sezonowo walczę z wypadaniem włosów. Dodatkowo też włosy są farbowane, no i już w związku z tym, że mam pewien wiek, osiągnęłam pewien wiek, pojawiają się siwe włosy. Tak. A jak wygląda moja codzienna pielęgnacja? Myję włosy co drugi dzień, a ze względu na to, że są długie, nie jestem w stanie myć ich codziennie, a tak powinno to wyglądać, dlatego po myciu włosów staram się, żeby one były rozpuszczone przez jeden dzień, na drugi dzień włosy związuję, a później mamy kolejne mycie. Nadużywam lakieru do włosów. Tak, nie znoszę, kiedy włosy gdzieś mi odstają, a przez to też skupiam się na tym, żeby te włosy podczas mycia dobrze oczyszczać. W oczyszczaniu stosuję dwa kroki. Pierwszy to jest mycie moich włosów, drugi to jest mycie skóry głowy, a później jest odżywka. Zawsze jest odżywka, nigdy o tym nie zapominam. Suszę włosy suszarką, nie suszę ich nigdy tak naturalnie, ponieważ bardzo długo schną i nie mam też absolutnie na to czasu. Wyciągam włosy na szczotce, często też włosy prostuję. Moje włosy nie są podatne na stylizację, kiedy zrobię loki, bardzo szybko te loki opadają. Nawet najlepsze lakiery na świecie nie są w stanie tutaj pomóc. No i teraz tak, na czym się skupiam w pielęgnacji? Na oczyszczaniu skóry głowy, na nawilżaniu włosów, na dbaniu o końcówki, no i też na tym, żeby te włosy miały piękny blask i przede wszystkim nie wypadały zbyt mocno. Bo naturalne wypadanie, wiecie jak to wygląda, kilka tych włosów dziennie jest ok, ale kiedy zaczyna się takie intensywne wypadanie, no to muszę wtedy sięgać po pewne kuracje. Teraz przedstawię Wam kosmetyki, po które ostatnio sięgałam i po które obecnie sięgam, żebyście mieli też mniej więcej porównanie, jak to u mnie wygląda. Jeśli chodzi o preparaty naturalne, to ja nie jestem zwolenniczką preparatów naturalnych w pielęgnacji moich włosów, ponieważ widzę, że moje włosy nie do końca dobrze na nie reagują. Moje włosy lubią mocne substancje oczyszczające, substancje powierzchniowo-czynne, żeby zmyć z nich ten cały lakier, zabrudzenia i resztę. Lubią też silikony, więc raz na jakiś czas pozwalam im przyjąć taką dawkę tych substancji kontrowersyjnych. Mieszam produkty. To nie jest tak, że sięgam tylko po chemiczne, a te naturalne odstawiam. Raczej bazuję na takim bilansie, że troszkę tego, a w połączeniu otrzymuję naprawdę ciekawą pielęgnację. Muszę Wam też zwrócić uwagę na to, że jako blogerka kosmetyczna testuję bardzo dużo różnych produktów i do niewielu się przywiązuję. Nie znalazłam jeszcze takiego szamponu czy odżywki, do którego wracałabym przez cały czas. No może jeden z Bandy, szampon oczyszczający fizjologiczny do skóry głowy, ale to też nie jest taki preparat, po który sięgałabym miesiąc w miesiąc. Zauważyłam również, że większość takich drogeryjnych szamponów w 70% nadaje się do śmieci. I obietnice producentów totalnie się nie sprawdzają, jeżeli chodzi oczywiście o moje włosy. Najlepsza jest profesjonalna pielęgnacja, ale tutaj też mamy dużo tych substancji kontrowersyjnych, a poza tym te preparaty są dużo droższe. Także, tak jak powiedziałam, mieszam te wszystkie kosmetyki. I w ostatnim czasie dwa szampony, po które sięgałam, to jest marka Phytoparis. Jeden to jest szampon, który nadaje się do codziennego mycia włosów i skóry głowy, a drugi szampon, który nadaje się do włosów wypadających. Bardzo dobrze te szampony się u mnie sprawdziły. Co prawda muszę zaznaczyć, że 200 ml przy tak długich włosach starcza na maksymalnie miesiąc, więc opcja połączenia dwóch preparatów była w sam raz. I to też jest taka marka, jeżeli nie znacie marki Phytoparis, która inwestuje w związki roślinne, dużo substancji aktywnych roślinnych i na nich bazuje w swoich preparatach, przez co też to działanie jest naprawdę widoczne. I ja skorzystałam z kilku kosmetyków tej marki, jestem bardzo zadowolona. Minusem dla Was może być to, że są to preparaty dosyć drogie i dostępne tylko i wyłącznie w aptekach. Lub przez stronę internetową, nie są dostępne w drogeriach, ale z drugiej strony może być to też plus, bo jest to pielęgnacja, która jest dostosowana do konkretnych potrzeb naszych włosów. O, czyli dwa szampony,
Kolejne dwa produkty, które w tej chwili stosuję i też za bardzo nie mogę się na ich temat jeszcze wypowiedzieć. Jak przetestuję dokładnie, to dam Wam znać na moim blogu. Jest to marka Charles Worthington, dostępna w Hebe. Ja mam tutaj szampon nawilżający oraz odżywkę nawilżającą, które bazują na 5 olejkach: arganowym, abisyńskim, kokosowym, cubak i makadamia. I to są preparaty gęste, przez to też bardzo wydajne, ładnie pachną, mają w swoim składzie kilka substancji kontrowersyjnych, natomiast nie zawierają parabenów i mają te włosy, tak jak nazwa wskazuje, mocno intensywnie nawilżać. I rzeczywiście zauważyłam, że szampon fajnie włosy oczyszcza, tworzy całkiem dobrą pianę, ładnie się te włosy rozczesują. Są miękkie, a w połączeniu z odżywką ładnie się też rozczesują i całkiem dobrze wyglądają. Tak jak mówię, przetestuję, dam Wam na pewno znać, czy warto, czy nie. Pamiętam, jak po konferencji, którą również mogliście tutaj zobaczyć w jednym z moich blogów, wstawiłam kilka zdjęć na Instagram i dostałam wtedy od Was dużo wiadomości. Część pisała, że te salony, te produkty salonowe przeznaczone do użytku domowego są raczej średniej klasy, a część znowu pisała, że w ogóle są zachwycone i że gorąco polecają. Ja mam zamiar przetestować jeszcze szampon micelarny tej marki i zobaczymy, które będą lepsze. Ale chciałabym Wam jeszcze pokazać jeden kosmetyk, który w ostatnim czasie bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. I uwaga, to będzie tani produkt, drogeryjny, dostępny praktycznie wszędzie. Marka Garnier, seria Botanic Therapy, szampon regenerujący i ochronny z miodem i propolisem. Ja mam tutaj ogromną butlę 400 ml, która naprawdę starczyła mi na jakiś czas. Łączyłam troszeczkę te szampony, raz myłam tym, potem sięgałam po tę markę. Teraz jest to też taka pielęgnacja zamienna. Słuchajcie, dla mnie szampon musi przede wszystkim dobrze oczyszczać włosy. Ze względu na to, że ja tego lakieru używam naprawdę dużo, a bardzo często spotykam się z tym, że jest jakiś szampon oczyszczający, myję moje włosy w tych dwóch krokach, a później wiecie co widzę? Jakieś gdzieś tutaj resztki lakieru. To jest straszne. Momentami wygląda to jak łupież albo takie po prostu siwe pasemka gdzieś na moich włosach i oznacza tylko i wyłącznie to, że szampon sobie nie poradził. Więc muszę się skupiać na takich produktach, które naprawdę te moje włosy będą dobrze oczyszczały i to jest duże zaskoczenie. Fajnie się rozczesują, dobrze się pieni, naprawdę te włosy są miękkie i nawet jeżeli nie zastosowałam odżywki, fajnie się rozczesują. Także niska półka, coś co może Was zainteresować. Czy pamiętacie, była taka seria i pewnie nadal jest dostępna z marki Garnier z awokado? Ja wtedy uwielbiałam sięgać po odżywkę tej marki i nawet ostatnio myślałam o tym, że może bym wróciła do tej odżywki. Jestem ciekawa, czy tam się nic nie pozmieniało, czy producent nie pokombinował nic ze składnikami. No, zobaczymy. Także polecam, polecam, polecam. Ok, ale zanim umyję moje włosy, stosuję też swego typu kurację. Otóż od jakiegoś czasu nakładam na moje włosy taki oto eliksir, eliksir marki Fyto. Ja użyłam o nim, wspominałam chyba w ulubieńcach zeszłego miesiąca, o ile się nie mylę. Bardzo intensywnie pachnie, ziołowo. Jest powiedzmy w 99,9% naturalny. Ma taką formułę płynnego, takiego lekkiego olejku i nakładamy go właśnie przed myciem włosów na jakieś 10-20 minut. Wmasowujemy w skórę naszych włosów, a później włosy myjemy. I co zauważyłam, to to, że po pierwsze, i to chyba najszybciej widać, podczas suszenia włosów te włosy bardzo fajnie odbijają od skóry głowy i być może w połączeniu z preparatami, które Wam za chwilę pokażę, też sprawiły, że te moje włosy tak silnie nie wypadają sezonowo. Eliksir jest recenzja na blogu, jest już, opowiadałam już o nim w ulubieńcach, także poznajcie go. Polecam bardzo serdecznie. I kolejny kosmetyk, do którego regularnie wracam, co 2 tygodnie,
to jest peeling do skóry głowy. Tak jak wspominałam, skupiam się właśnie na tym takim głębokim oczyszczaniu moich włosów, ale też oczyszczaniu skóry głowy i złuszczaniu jej. Bo tak jak skóra na całym naszym ciele czy na twarzy potrzebuje tego złuszczania, tak samo potrzebuje też skóra głowy. I trychopeeling to jest taki kosmetyk, do którego wracam regularnie. To już jest któraś moja buteleczka. Non-stop Wam o tym wspominam, czy to gdzieś w moich mediach społecznościowych, czy to właśnie tutaj na YouTubie. To jest taki kosmetyk, który będzie ze mną, dopóki marka będzie go tworzyć i produkować. Przetestowałam inne peelingi trychologiczne, inne peelingi do skóry głowy. No, nie mogą się z nim równać. Poza tym nie jest drogi. Fajnie się go stosuje, nie posiada jakiegoś specjalnie intensywnego zapachu. Zauważyłam, że przy regularnym stosowaniu tego peelingu i regularnym złuszczaniu mojej skóry głowy nie mam już problemu z takim swędzeniem z tyłu. To się często pojawiało podczas stosowania nowych produktów pielęgnacyjnych do włosów, a jako blogerka urodowa, tak jak mówiłam Wam, testuję ich naprawdę dużo. I tego problemu teraz już nie ma i wiem, że to jest zasługa tego właśnie oto peelingu. Raz w miesiącu robię również olejowanie włosów. Bardzo lubię ten zabieg, ale ze względu na to, że moje włosy są przetłuszczające, są ciężkie, są grube, nie mogę też go wykonywać zbyt często. I tutaj sięgam po mieszankę olejków naturalnych z Yasumi Eco. To jest taki Eco Elixir 100% naturalny, pojemność 100 ml, więc sprawdza się naprawdę na długi czas. Nakładam na całe moje końcówki, a związuję sobie włosy w koczek i idę spać. A rano po prostu włosy zmywam i one naprawdę są piękne, błyszczące, lśniące, ładnie się układają, szybciej się też stylizują prostownicą. Także to też jest kolejny kosmetyk, który mogę Wam spokojnie polecić. On jest dostępny na stronie marki Yasumi i chyba jest też dostępny w takich zestawach, w których jest krem do ciała i do twarzy oraz wegańska maseczka. Kolejny kosmetyk, który jest u mnie w pielęgnacji już od kilku dobrych lat. Wracam do niego regularnie, ponieważ uwielbiam to, jak zachowują się po nim moje włosy. I to też jest taka perełka, o której wielokrotnie Wam wspominałam, a mianowicie maska wzmacniająca marki Moroccan Oil serii Repair. Świetna konsystencja, gęsta, intensywna, pięknie pachnie. Ten zapach długo utrzymuje się na włosach. A poza tym, te włosy po jej użyciu są gładkie, lśniące, błyszczące, miękkie, przyjemne w dotyku. Można by było je cały czas, słuchajcie, dotykać, ale to też nie jest taki kosmetyk, który używamy non-stop przez na przykład dwa razy w tygodniu. Wystarczy raz na dwa tygodnie i te włosy wyglądają cudownie. Nie wolno tej maski stosować na 48 godzin przed farbowaniem, o czym też trzeba pamiętać. Jej minusem na pewno jest cena i też dostępność. Ja staram się ją kupować na targach Beauty Forum, kiedy wystawia się marka i wtedy można ją kupić w dobrej cenie albo w jakichś zestawach promocyjnych. Natomiast ona musi być u mnie w pielęgnacji, bo moje włosy ją po prostu kochają. Skoro jesteśmy przy pielęgnacji włosów, to muszę Wam wspomnieć też o pewnym gadżecie, a mianowicie o szczotce do włosów, którą stosuję od już jakiegoś czasu. Ze względu na to, że moje włosy są grube, ciężkie, też takie, no jest ich dosyć dużo, muszę mieć szczotkę, która będzie radziła sobie właśnie z rozczesywaniem tych włosów, ale też nie będzie ich ciągnąć. Wersja Pro Tangle Angel to jest coś specjalnie dla mnie. Szeroko rozstawione włoski o takich różnych tutaj wysokościach sprawdzają, że ta szczotka u mnie radzi sobie z mokrymi włosami, ze stylizacją, z suchymi włosami. Nic mnie nie ciągnie, gładko na tych włosach sunie, włosy się nie elektryzują, nie puszą. To jest moje must have w pielęgnacji. Ja wiem, że te szczotki mają różne opinie. Ja stosowałam Tangle Teaser w różnych wersjach. Miałam wersję Tangle Angel, tą pierwszą, która się tam kiedyś pojawiła. Ale to, wersja Pro, sprawdza się u mnie rewelacyjnie i wyrzuciłam wszystkie inne szczotki. Zostaję tylko przy tej. To jest moja wielka, wielka miłość. Na zakończenie dzisiejszego filmu muszę Wam wspomnieć również o kuracjach. Jakiś czas temu, gdzieś tam w jednym z moich vlogów, daily vlogów,
przewinął się temat tego, że moje włosy bardzo szybko ostatnio rosną. I też wrzuciłam, słuchajcie, na Instagram zdjęcie w moich włosach, odrostach, które już wyglądały po prostu, widać było je z każdej strony, żeby pokazać Wam, że oprócz tego, że włosy są farbowane, jestem naturalną blondynką, te włosy momentalnie mi rosną. Zaczęłam przyglądać się tym wszystkim produktom, które tutaj dzisiaj mam i mniej więcej podejrzewam, czego jest to zasługa, ale pokażę Wam właśnie te kuracje, które od jakiegoś czasu stosuję, ponieważ sezonowo skupiam się na tym, że moje włosy intensywniej wypadają i staram się to wypadanie nieco zahamować. Od 2 miesięcy regularnie stosuję kurację wzmacniającą, kurację przeciw wypadaniu włosów od marki Fito Paris. To są ampułki, zaraz Wam je pokażę, które wyglądają w ten sposób, takie maleństwa. Do tego dodatkowo dołączony jest aplikator. Nakładamy na skórę głowy, nie musimy tego zmywać, włosy nie są potem tłuste od skóry głowy. Stosujemy 3 razy w tygodniu i jak możecie zauważyć, ja już zużyłam jedno opakowanie, to już praktycznie kończę, a mam jeszcze jeden zapas, żeby była pełna kuracja 3-miesięczna. I rzeczywiście zauważyłam, że te włosy mniej mi wypadają. Tak jak wspominałam, być może jest to też zasługa tego oto eliksiru z Fito Paris, który wspólnie stosuję, ale też zaczęłam suplementację. Już Wam pokazuję, bo tu mam aż 3 buteleczki. O, suplementację naturalną z marką Medere. To jest coś, co jest u mnie nowością i te suplementy mają łagodzić procesy starzenia. Zawierają ogromną ilość substancji aktywnych, wyciągów, substancji naturalnych. Nawet nie jestem, słuchajcie, w tej chwili w stanie przytoczyć Wam ich wszystkich. I oprócz tego, że mają łagodzić te procesy starzenia, to mają wpływać na naszą głowę, na naszą skórę, na nasze włosy, paznokcie, na nasze organy wewnętrzne, na wszystko tak naprawdę. To jest kuracja, która ma trwać 90 dni. Jestem w jej trakcie, w trakcie tej kuracji. Pokażę Wam. Tak wyglądają oto kapsułki, są naprawdę ogromne, uwierzcie mi, i nie do końca ładnie pachną, a takie kapsułki takie kapsułki przyjmujemy 3 razy dziennie po posiłku. I nie jest to, słuchajcie, przyjemna kombinacja, bo 3 takie duże kapsułki połknąć na raz, no ja przynajmniej nie lubię. Ale podejrzewam, że połączenie właśnie tej kuracji z suplementami, eliksiru i ampułek sprawia, że moje włosy ostatnio nie dość, że rosną w rozwalającym tempie, to jeszcze przestały wypadać tak jak kiedyś, nie łamią się już tak mocno jak kiedyś i naprawdę wyglądają dobrze. I też, co zauważyłam, mnóstwo mam tutaj, o zobaczcie, mnóstwo takich baby hair, a zobaczcie, jakie one są już długie. Także coś chyba w tym jest. Zainteresujcie się tymi produktami, jeżeli zależy Wam właśnie na takim wypadaniu włosów. Muszę jeszcze na koniec wspomnieć jedną ważną kwestię, jeżeli chodzi o wypadanie włosów, bo bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, z czym to może być spowodowane. I używamy, sięgamy po bardzo dużo kosmetyków, które nie przynoszą rezultatów. A zanim podejmiemy jakiekolwiek kroki działające w ten sposób, że mamy wzmocnić te nasze włosy, że mają one nam przestać tak silnie wypadać, warto zrobić badania, warto zobaczyć, jaki mamy poziom hormonów, warto zobaczyć, jaki mamy poziom witamin w naszym organizmie, jak wygląda skóra głowy, czy tam coś na niej się nie dzieje, co powoduje, że te włosy wypadają. I wtedy, kiedy będziecie mieć już komplet tych wszystkich badań, wyniki tego wszystkiego, analizę, wtedy dopiero trzeba pomyśleć o odpowiedniej suplementacji, odpowiednich produktach, być może jakaś dieta, być może brakuje Wam owoców, witamin, być może pijecie, nie wiem, za dużo kawy, albo też macie za dużo stresu. To wszystko może powodować, że te włosy Wam wypadają, więc zanim sięgniecie po jakieś kosmetyki, sprawdźcie to, bo możecie sobie naprawdę ułatwić
całą tę sytuację. Zdradzę Wam na koniec jeszcze też taki mały sekret. Otóż, nie wiem czy wiecie, ale ja nie znoszę chodzić do fryzjera. Tak, dobrze słyszeliście, nie znoszę chodzić do fryzjera. Nie lubię, jak ktoś dotyka moje włosy. Strasznie mnie to irytuje, nawet nie lubię, jak robi to Massimo. Ale też nie znalazłam takiego fryzjera, który w 100% będzie wiedział, jak zadbać o moje włosy. Będzie w stanie dobrać mi odpowiednią pielęgnację, farbować włosy na taki kolor, jaki będę potrzebowała, zadba o te moje włosy i będzie to robił w sposób delikatny. W taki, który ten dotyk, czyjś dotyk nie będzie mi przeszkadzał. Także poznaliście już taki mój mały sekret. Jeżeli chodzę do fryzjera, to jest to mus. Farbuję włosy 2 razy do roku całe. Farbuję odrosty mniej więcej co 3 tygodnie. Co miesiąc podcinam końcówki, ale uwaga, podcinam końcówki. To nie jest tak, że robię coś specjalnego z moimi włosami i bardzo często niestety zmieniam fryzjerów. Tak. Kochani, tym oto akcentem kończę dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że nie przeszkadzały Wam odgłosy w tle, ponieważ już od jakiegoś czasu trwają u nas remonty. I niestety no, nagrywanie w domowych warunkach to nie jest łatwa sprawa, ale przynajmniej wiecie, jakie teraz stosuję kosmetyki, jakie stosowałam, jakie kuracje przeprowadzam, jakie gadżety używam. W opisie do dzisiejszego filmiku zostawię Wam wszystkie potrzebne linki. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, piszcie do mnie wiadomości prywatne. Postaram się na wszystkie jak zawsze odpowiedzieć. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych filmików. Buziaki, pa!